miasta i gminy Podzędem, pana Dariusza Skiego. Witam kierownika Departamentu Promocji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, pana Leszka Wnętrzaka. Witam przewodniczącego Rady Miasta Podzędynie, pana Wojciecha Wójcika. Witam dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Podzędynie, pana Marcina Sikorskiego. Witam dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Podzędynie, panią Martę Janicką. Witam dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego, pana doktora inżyniera Jana Reklewskiego. To jest z pewnością wyjątkowy dzień, bo patrząc, słysząc listę gości dzisiaj, którą czyta pan dyrektor, to ma ta uczystość dość wysoką rangę. Tym bardziej, że to jest właśnie rok Przemytowskiego. Ja powiem tak prywatnie, osobiście nie mam związku osobistego, tak prywatnego z tą szkołą, ale moja rodzina tutaj, mojego taty, brat, siostra kończyły tą uczelnię, tą szkołę, placówkę, a kolejna siostra ojca jest plastykiem i kończyła liceum plastyczne właśnie w Kielcach imienia Przemytowskiego. Dlatego czuję taki sentyment do tej placówki i tej kieleckiej, że jakiś ten związek jest. Ja bym chciał pogratulować dyrektorowi, nauczycielom, uczniom właśnie tej pracy, którą wykonujecie, że Podzędny jako miasto i gmina ma taką możliwość promowania naszej gminy poprzez właśnie te elementy historyczne, jakim jest właśnie postać naszego pejzażysty, który tu się urodził. I obok takich postaci jak Stefan Żeromski, którego ślady są w Sarach, w Świętej Katarzynie i naszego patrona miasta i gminy, świętego Jana Pawła II, jest takim wyznacznikiem i punktem odniesienia naszej tożsamości. Także dziękuję panie dyrektorze, dziękuję wszystkim i życzę, aby ten rok przyszły, jubileuszowy 100 lat, był owocny właśnie w waszą pracę i wasze zaangażowanie w edukację naszej młodzieży. Chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość i pozdrowić w imieniu szefa, bo tak jak widzicie, szef nie dojechał, on jest tylko jeden, województwo jest duże, ale w związku z tym, że ja jestem absolwentem tej szkoły, prosił mnie, żebym go dzisiaj tutaj reprezentował, co mnie nie liczy. Szanowni Państwo, wiem, że dzisiaj nie jest to dzień na przemówienia. Ja wiem, że przemówię słucha się niechętnie, ale czułbym się naprawdę mało komfortowo, gdybym nie powiedział w tym szczególnym dniu kilku słów. Szkoła. Szkoła są to głównie, przede wszystkim uczniowie, również ci siedzący w ostatnich rzędach. Są to nauczyciele, pracownicy obsługi, administracji. Są to rodzice, jest to całe środowisko szkolne, w którym znajduje się szkoła. To wszystko nazywamy szkołą, bo szkoła jako mury przedstawia tylko wartość materialną. Natomiast te wszystkie elementy, które wymieniłem łącznie, to jest dopiero szkoła. Jako absolwent tej szkoły mogę z przyjemnością stwierdzić, że jest to doskonała placówka. Ja na co dzień mam możliwość współpracowania z panem starostą, który jest, ja mówię zawsze, ambasadorem tej szkoły w Kielcach, z panem dyrektorem, z panią Magdą, z panem Marcinem, którzy zajmują się sportem w tej szkole. I mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że to jest dobra szkoła. Tak, to imieniny patrona tejże szkoły, dla której, jak się to brzydko mówi, organem prowadzącym jest starostwo powiatowe, szkoły, z której jesteśmy dumni, dlatego że chociażby wyniki wspomnianej już w dziedzinie sportu sytuują nas na takich miejscach w Polsce, że po Podzędynie słychać i zerkają niektórzy na mapie, gdzie ten Podzędyn tam jest. Ja to tłumaczę wszystkim, że Podzędyn to jest taka miejscowość, koło której leżą Kielce. 30 kilometrów, jak popatrzycie, to znajdziecie Kielce, a tutaj jest Podzędyn.
miałem niewątpliwą przyjemność być w tej komisji konkursowej, która oceniała wiedzę, talenty, przygotowanie uczniów do konkursu wiedzy o patronie tej szkoły. No, powiem, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co zobaczyliśmy, i ogromny dylemat, przynajmniej ja osobiście miałem, które prace wybrać. Jak ja pamiętam, to były doskonałe programy pedagogiczne i nie mam, że obecnie tak samo jest, więc też taki apel, zachęcam wszystkich, żeby do tej szkoły przychodzili. Gratuluję panu dyrektorowi o te wszystkie zabiegi, które są tutaj dookoła szkoły, żeby tych uczniów było jak najwięcej i żeby ta szkoła jak najlepiej funkcjonowała. Dowodem tego jest klucz sportowy, który wspiera również tutaj pan burmistrz. Jako gmina stara się, żeby ta szkoła była na najwyższym poziomie. Szkoła również bardzo dobrze funkcjonuje, współpracując z różnymi jednostkami, w tym również z moją, z Miejską Gminą Centrum Kultury, czego wynikiem między innymi są właśnie te prace. Wzór waszego patrona rozsławiali dobre imię waszej szkoły i naszego pięknego Bozentyna. Dziękuję i gratuluję. Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękuję, bo nie zawsze pamięta się o tych edukacjach. Odeszłam z tej szkoły bardzo, bardzo dawno, ale z ogromnym sentymentem wracam. Zarówno ja, jak i moi emeryci. W imieniu emerytów, w imieniu własnym życzę dużo zdrowia wszystkim, wszelkiego dobra i ogromnej życzliwości ze strony władz samorządowych, zarówno gminnych, powiatowych, ze strony władz oświatowych. Oby ta szkoła przetrwała jak najdłużej, żeby pokonała wszelkie zawirowania i mogła sławić dalej ziemię bozentyńską. Proszę Państwa, ponieważ kolekcjonował dzieła różnego typu, ale miał ogromny sentyment do dzieł holenderskich, to właśnie tam w kolekcji Zielińskiego zarówno Szementowski, jak i Kostrzewski mogli zapoznać się z tym iluzyjnym odzwierciedleniem światła, migotaniem niemal każdego liścia na drzewie, perspektywą powietrzną, czy ruchem i pasją w ujęciu martwych natur, również z udziałem zwierząt, które Zieliński posiadał. Później pojechali na zachód Europy i w naturze mogli, w kolekcjach, te właśnie dzieła podziwiać. Thank you.
Agnieszka Kusie. Yes.